sezonie czwartym w Fortnite doszło do bardzo wielu ważnych zmian. Między innymi finalnie Chrome pojawił się na mapie, wprowadzono nowe przedmioty, przywrócono niektóre stare bronie i co najważniejsze, dodano nowe mechaniki. W tym odcinku pokażę wam wszystkie zmiany, które zaszły w nowym sezonie. Jeśli chodzi o pierwszą ważną zmianę na mapie, jest to oczywiście Sanktuarium Herald. Oczywiście jeśli jest to Sanktuarium Herald, to również tutaj możemy znaleźć mitycznego bossa. Samo nowe Sanktuarium jest stworzone z chromu i tak naprawdę moim zdaniem ta miejscówka powinna nazywać się Zamkiem Herald, ponieważ wszystkie te tekstury, które powstały właśnie z chromu, przypominają zamczysko. Właśnie od tego miejsca chrom rozpowszechnia się po mapie. Jak możecie zobaczyć, niektóre tereny zostają tym pochłonięte. I co najciekawsze, między innymi komnata Indiana Jonesa została zamknięta poprzez chrom. Jeśli chodzi jeszcze o Sanktuarium, mamy tutaj posąg, gdzie fundament również zamienia się w chrom. Przez to, że chrom rozpowszechnia się po całej mapie, agencja ubezpieczeniowa postanowiła, że niektóre budowle zostaną podniesione. Tak jak na przykład ten statek na wulkanie. W sumie dajcie mi znaka, co o tym myślicie, bo wygląda to śmiesznie. Jeśli chodzi o tekstury, przypominają one lekko królową kostek, ponieważ ona również wokół siebie budowała coś takiego. No i jak możecie zobaczyć, ona ma bardziej nie kostki, a sześciokąty. Wracając jeszcze na Sanktuarium, mamy tutaj oczywiście tornado, a gdy wejdziemy do tego tornada, chrom przejdzie na naszego skina. Jeśli chodzi o Jonesowisko, Jonesowisko dostało poważne zmiany, ponieważ jego wcześniejsza wersja była tak naprawdę wersją minimalistyczną. Wydaje mi się, że sam Jonesy postanowił podnieść swoją lokację, żeby chrom go nie dotknął. Także nie do końca ona jest większa, co po prostu wyższa. Przejdźmy teraz do chmurnych kamienic. Jeśli chodzi o całą tą lokację, cała ta lokacja również została podniesiona, a niektóre elementy Koloseum po prostu zostały pochłonięte. Po całej miejscówce rozłożone są również jump pady, balony, którymi można wylecieć do góry. I gdyby tego było mało, budynek agencji na Tilted Towers również został podniesiony. Jeśli chodzi o prawą stronę mapy, to by było na tyle, a teraz przejdźmy do lewej. Drzewo rzeczywistości straciło swoją moc. No i w sumie straciło swoje wszystkie liście. Ale dlaczego tak się wydarzyło i co będzie działo się dalej? No to gdy pod tym filmem pojawi się 10 tysięcy łapek w górę, nagram dla was taki odcinek. Cały niebieski biom stracił swoją moc. Jak możecie zobaczyć, zrobiło się tutaj jesiennie. Mamy tutaj czerwone drzewa, żółto-pomarańczową łąkę, no i cały ten teren jest po prostu smutny. Ale co najważniejsze, małe grzybki swojej mocy nie straciły. Jeśli chodzi o groty, na grocie powrócił blimp, czyli sterowiec. W samym sterowcu kryje się sekretny safe, który jest otwierany za pomocą kluczy. Z najważniejszych zmian to by było na tyle, a teraz przejdźmy do mechanik. Wcześniej mówiłem wam o balonach, które podtrzymują miejscówki. Okazuje się, że same balony nie odpowiadają tylko i wyłącznie za to, żeby te miejscówki podnosić, ponieważ gdy do takiego balonu wejdziemy, okazuje się, że jest tam strumień powietrza. Gdy wejdziemy do samego środka tego balonu, okazuje się, że zostaniemy wypchnięci do góry, ale najpierw oczywiście do tego balonu trzeba trafić. Mamy pełno tyrolek na tych miejscówkach oraz mamy pełno tyrolek, które do samego balonu prowadzą. Po prostu zabieramy daną tyrolkę, wsiadamy do środka i lecimy do samej góry. Wszystko można powiedzieć, że działa troszeczkę jak launchpad. Jeśli chodzi o rozstawienie tych balonów, jest ich około 7-8 na mapie. Także jeśli chodzi o mobility w tym sezonie, jest naprawdę świetnie. Mechanika tornada. Jak wiecie, mówiłem wam o tym, że gdy wejdziemy do tornada, będziemy pokryci chromem. Dzięki temu, że chrom nas pokryje, po prostu będziemy z tej substancji. Jeśli będziemy z tej substancji, to znaczy, że będziemy mogli zamienić się w kulę chromu. Zaraz po wejściu właśnie do tego wszystkiego, okazuje się, że zostajemy pokryci. Następnie, gdy spadniemy po prostu na mapę, na wyspę i gdy wciśniemy szybkie bieganie, okazuje się, że zostajemy zamieniani właśnie w kulę chromu. Możemy podskakiwać, przechodzić, odbijać się i tak dalej oraz możemy robić takie wiercenie. Jestem ciekaw właśnie, czy będzie to zadawało jakiś damage ścianom. Na pewno dzięki temu możemy bardzo szybko przemieszczać się po mapie, szybko pływać, ponieważ gdy pływamy, jest to jeszcze bardziej ciekawe. Mamy również mechanikę ślizgania. Gdy teraz ślizgamy się i po prostu w kogoś wjedziemy, ślizgając się, to ta osoba zostanie odrzucona. Na mapie porozstawiane są również takie mini odbijacze, a gdy na nie wskoczymy, po prostu zostaniemy wybici wzwyż. Teraz pogadajmy sobie o zwierzętach. Zwierzęta również dostaje pewną zmianę, ponieważ gdy są one na terenach związanych z chromem, są one po prostu bardziej aktywne. No i co ciekawe, nowy boss również używa wilków jako swoich pomagierów. Do gry weszły również nowe przedmioty i między innymi jest to nowy fort kieszonkowy. Dzięki temu, że uda nam się go znaleźć, będziemy mogli wybudować sobie domek 1 na 1, jeśli chodzi o kratki, ale nie będzie to tak naprawdę domek, co bardziej taka mini forteca, w której będziemy mieli pochyłą podłogę, na którą będziemy mogli wejść i po prostu z tego strzelać. Sam fort ma bardzo dużą wytrzymałość i zapewne na trybie bez budowania będzie bardzo potrzebny. Następnie do gry została dodana
dodana nowa strzelba i jest to dokładnie strzelba Evo Chrome. Jest ona nawet dosyć mocna, a w dodatku dostaliśmy nowy karabin, również nazywa się Evo Chrome. I co ciekawe, jest to broń mityczna naszego nowego bossa Herald. Jeśli chodzi o kolejne przedmioty, możemy znaleźć również klucze. Samymi kluczami możemy otwierać pewne skarbce i gdy mamy jeden klucz, jest to słaby safe, a gdy mamy dwa klucze, jest to safe dobry. Musimy porozmawiać sobie również o broniach, które wróciły i o mechanice, która została zmieniona, ponieważ snajperki od teraz będą biły na jeden strzał w głowę. Czyli tak jak to było kiedyś i jak powinno być. I oczywiście w grze pojawił się jeszcze nowy karnet. W samym karnecie możemy znaleźć na setnym stopniu Gwen. Jeśli po prostu będziecie kupować karnet bojowy, pamiętajcie o kodzie Evela, subskrybujcie mój kanał i zobaczcie jeszcze na to. Okazuje się, że na mapie pojawiło się kilka małych drzew. Ogółem, gdy podejdziemy do tego drzewa, dostajemy jakiś ciekawy efekt, który polega na tym, że naokoło ekranu dostajemy taką tęczę. Jeśli jesteśmy daleko od tego drzewa, ta tęcza po prostu znika i im bliżej jesteśmy, tym bardziej ona jest, można tak powiedzieć, aktywniejsza. Wszystko wygląda tak, jakby to nas miało wciągnąć do środka oraz wszystko przy tym korzeniu zaczyna się świecić i sam efekt tego punktu zerowego jest, można powiedzieć, dużo większy, dużo szybszy i tutaj tak naprawdę wszystko, co było związane z drzewem rzeczywistości, nie kończy się, ponieważ powstaje nowe korzenie, przy których mamy naprawdę bardzo dużo ciekawych zmian. Co przyniosą te drzewa? Prawdopodobnie nowe miejscówki, nowe lokacje, a być może, nie wiem, jakieś portale lub coś w tym stylu. Na pewno nie będzie to samo, co w tamtym sezonie, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to zobaczymy już wkrótce. Jeśli chodzi o mitycznego bossa, jest on dokładnie w zamku. Jest to kobieta, która już była widoczna kiedyś na teaserach i właśnie ta kobieta trzymała kulę. Okazuje się, że na tej miejscówce, o której mówiłem wam wcześniej, ta kula wychodzi z cieczy. Na pewno zastanawiacie się, co się stanie, gdy do niej wejdziemy. To odpowiem wam na to pytanie po prostu w kolejnym odcinku z mitów. Okazuje się, że mamy jeszcze jedną ciekawą mechanikę w grze i chodzi tutaj dokładnie o drzewa. Słuchajcie, gdy mamy srebrne drzewo i gdy farmimy z niego macy, oczywiście nie leci chrom, nie leci cegła, leci po prostu drewno. Ale gdy jakiś czas bijemy właśnie w to drzewo, okazuje się, że z biegiem czasu chrom, czyli fontanna chromu, wylatuje w butelce. Także wygląda na to, że wszędzie, gdzie chrom, możemy farmić nową fontannę, a sama fontanna już wiecie, jakie właściwości nam daje. Na sam koniec zostawiłem coś najciekawszego. Słuchajcie, okazuje się, że na mapie pojawiła się wyrwa nad samym punktem zerowym. Co jest kojarzone z wyrwą? Z wyrwą jest kojarzony na przykład event sezonu 10, gdy właśnie przez tą wyrwę wyleciały wszystkie rakiety i wszystko, co mogło zniszczyć punkt zerowy i rzeczywiście wtedy do tego doszło. W sensie doszło do tego, że mapa została totalnie wymieszana, ale nie był to jej koniec. Jeśli chodzi o tą wyrwę, zostawimy sobie to na kolejny odcinek z sekretów mapy. Jeśli chcecie taki odcinek uzyskać, pod tym odcinkiem zostawcie 10 000 łap, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o kodzie Evela, no i co najważniejsze, wpadajcie na te filmy.